naszych przyjaciół, gości z Danii pod opieką Ole Petersena. Łączy pracy. Miasto Białegostoku w projekcie bierze udział 15 osób. Z 100-tysięcznego miasta? Tak, natomiast dlatego, iż projekt został napisany, w aplikacji było napisane, że ma to być 12 osób. I teraz te 30 osób przyjechało, żeby uczyć te 15 osób, spotkać się z nimi, o co tutaj chodzi? Chodzi o wymianę doświadczeń, chodzi o to, by nauczyć się czegoś nowego o krajach partnerskich, o ich kulturze, o tradycji, o historii. W jaki sposób te 15 osób zostały wyselekcjonowane, żeby móc się spotkać z gościem? Jedynym warunkiem, który nasi uczestnicy musieli spełniać, to 55 lat. Czyli to był jedyny warunek i oczywiście preferowaliśmy ludzi, którzy są już na emeryturze, które już nie pracują, osoby. Następnie jakieś uwarunkowania, czy są z terenów miejskich, czy wiejskich, ale tak naprawdę nie było to, nie miało to żadnej różnicy, bo wybraliśmy 15 tych, którzy zgłosili się do nas jako pierwsi i bardzo tego chcieli. Czekaliśmy, wiedzieliśmy o tym, że projekt został już zaakceptowany od miesiąca, umieściliśmy informacje na stronie internetowej. Ale to jest projekt, który ma uczyć starsze osoby posługiwania się internetem. To jak one się dowiedziały, tam już umieją tym internetem się posługiwać? Nie, również między sobą przekazywaliśmy informacje. Była informacja również w prasie o takim projekcie. No i trafiali do nas, to nasi również, niektórzy z uczestników tego kursu, to nasi również słuchacze centrum, to nasi najbliżsi znajomi. Także. Czy to jest projekt dla znajomych? Absolutnie nie. Natomiast bardzo dużo słuchaczy mamy na zajęciach swoich. Przekazaliśmy informację, że jest taka możliwość, że gdyby ktoś chciał, to zapraszamy serdecznie, że wszystkie informacje są u nas w centrum na stronie internetowej, że pomożemy, pokażemy i jest to sam początek, żeby zobaczyć, czy dadzą sobie radę. Mój wnuk znalazł to w internecie, wyczytał, zadzwoniłam i zgłosiłam się. Moja koleżanka dowiedziała się od koleżanki, ponieważ się nie mieściła w wieku, powiedziała mi. I ja zadzwoniłam i się dostałam jako pierwsza. A ja się też dowiedziałam pocztą pantoflową. Nie miałam jeszcze skończonych 55 lat, ponieważ kończyłam jej w listopadzie, ale zostałam zakwalifikowana i bardzo się z tego cieszę. Tego, ponieważ jestem słuchaczką CKU już trzeci rok i tu dowiedziałam się i wstąpiłam właśnie do tego projektu, aby podwyższyć kwalifikacje z języka angielskiego, jak również z informatyki, ponieważ chcę podjąć pracę, bo nie pracuję w tej chwili. Od października już język angielski zrealizowaliśmy do czerwca 60 godzin. Od przyszłego tygodnia zaczynamy kolejne 60 godzin. Jeżeli chodzi o zajęcia z informatyki, ruszyły pod koniec grudnia i też zostało zrealizowanych 60 godzin. First of all, I think they should have to speak some foreign languages. That would be very important. English, German, or what it would be. That would be important. I think for this also is important so that you can communicate without traveling very far. That would be good too. And what's about IT? Yes, IT, internet for example. It would be very good to be able to do. And you don't need to travel so much. You can communicate when you stay at home with you from Alicante.